Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Chrześcijanin Ożywiany Duchem, Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 13 września 2000 roku. W wieczerniku, ostatniego wieczora swego ziemskiego życia, Jezus pięć razy obiecuje dar Ducha Świętego. W tym samym miejscu, wieczorem w dniu Paschy, zmartwychwstały staje przed Apostołami i przekazuje obiecanego ducha poprzez symboliczne tchnienie i słowa. Weźmijcie Ducha Świętego. Pięćdziesiąt dni później w tymże samym wieczerniku Duch Święty pojawia się z całą swoją mocą, przemieniając serca i życie pierwszych świadków Ewangelii. Od tamtej pory całe dzieje Kościoła w jego najgłębszym i dynamicznym nurcie, przenika obecność i działanie ducha z niezmierzonej obfitości udzielonego wierzącym w Chrystusa. Spotkanie z Chrystusem owocuje darem Ducha Świętego, który, jak mówił wielki ojciec Kościoła Bazylii, rozchodzi się po wszystkich, nie pomniejszając się, obecny jest w każdym, tak jakby tylko o niego chodziło, spośród tych, którzy są zdolni go przyjąć i wszystkim udziela wystarczającej i pełnej łaski. We fragmencie listu do Galatów, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, apostoł Paweł opisuje owoc ducha, przedstawiając wieloraką gamę cnót rozkwitających w życiu wiernego. Z ducha świętego wyrasta doświadczenie wiary. W chrzcie bowiem stajemy się synami bożymi właśnie dzięki duchowi świętemu. Na dowód tego, że jesteście synami, stwierdza dalej święty Paweł. Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. U źródeł życia chrześcijańskiego, kiedy rodzimy się jako nowe stworzenie, tchnienie ducha sprawia, że stajemy się synami w Synu i postępujemy drogami sprawiedliwości i zbawienia. Całe życie chrześcijanina przebiega zatem pod wpływem ducha. Kiedy przedstawia nam on Słowo Chrystusowe, Jaśnieje w nas światło prawdy, zgodnie z obietnicą Jezusa. A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Duch jest przy nas w chwili próby i staje się naszym obrońcą i wsparciem. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez was. Duch jest u korzeni wolności chrześcijańskiej, będącej uwolnieniem od ciężaru grzechu. Mówi o tym jasno apostoł Paweł. Prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło Cię spod prawa grzechu i śmierci. Życie moralne, jak nam przypomina święty Paweł, właśnie dlatego, że promieniuje z ducha, przynosi owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Duch ożywia całą wspólnotę wierzących w Chrystusa. Ten sam apostoł, posługując się obrazem ciała. Wysławia różnorodność i bogactwo, a także jedność Kościoła jako dzieła Ducha Świętego. Z jednej strony, Święty Paweł wymienia przeróżne charyzmaty, to znaczy szczególne dary przekazane członkom Kościoła. Z drugiej strony stwierdza, wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak jak chce. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni? Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Duchowi wreszcie zawdzięczamy wypełnienie się naszego przeznaczenia do chwały. W związku z tym święty Paweł posługuje się obrazem pieczęć i zadatku. Zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga, ku chwale Jego majestatu. Jednym słowem, całe życie chrześcijanina, od początku aż do ostatecznego kresu, przebiega pod tchnieniem Ducha Świętego i dzięki Jego działaniu. W tym roku jubileuszowym chętnie przypominam to co napisałem w encyklice poświęconej Duchowi Świętemu. Wielki jubileusz dwutysiąclecia zawiera więc w sobie orędzie wyzwolenia za sprawą Ducha Świętego, który jedynie może dopomóc osobom i wspólnotom do uwolnienia się ze starych i nowych determinizmów, prowadząc je prawem Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie odkrywając i urzeczywistniając w ten sposób pełną miarę prawdziwej wolności człowieka. Tam bowiem gdzie jest duch pański, tam wolność, pisze Święty Paweł. Poddajmy się więc wyzwalającemu działaniu Ducha Świętego, aby i nas ogarnął zachwyt, który natchnął słowa, z jakimi Szymon Nowy Teolog zwraca się do trzeciej osoby boskiej. Oglądam piękno twej łaski, Podziwiam jej blask, a jej światłość odbija się we mnie. Zachwycam się jej niewypowiedzianym splendorem. Zdumiewam się niezmiernie, myśląc o sobie. Widzę, kim byłem i kim się stałem. O cudzie, oto stoję pełen szacunku dla siebie samego, czci i bojaźni, jakby przed Tobą samym. Tak onieśmiałony, że nie wiem nawet co czynić, gdzie usiąść, dokąd się udać, gdzie pozwolić spocząć członkom tego ciała, które należy do ciebie, do jakich użyć je czynów i dzieł, bo przecież są boskie.